to było prawdziwie europejskie muzyczne święto w Olsztynie. Samorząd województwa uczcił obecność Polski we wspólnocie poprzez organizację wyjątkowego koncertu w wykonaniu muzyków Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. To był koncert z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, stąd moja koszulka, ale także koncert z okazji 200. rocznicy prawykonania słynnej 9. symfonii Ludwika van Beethovena, a więc ten utwór, którego finałowa Oda Radości jest hymnem Unii Europejskiej. Ze sceny stworzonej specjalnie na tę okazję w hali widowiskowo-sportowej Urania wybrzmiał również Marsz Pretorianów z oratorium Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego, patrona Olsztyńskiej Filharmonii. Olsztyńskim muzykom towarzyszyła Elbląska Orkiestra Kameralna, 6 chórów i 4 solistów. Myślę, że Urania jak najbardziej nadaje się do realizacji koncertów symfonicznych bądź takich quasi-symfonicznych, więc chcemy iść za ciosem i dlatego już wkrótce będziemy właśnie w Uranii organizowali kolejną edycję naszego Festiwalu Muzyki Filmowej. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli profesorowie Jerzy Stępień, współtwórca samorządu terytorialnego w Polsce, oraz Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Koncertu wysłuchała ponad 3000 publiczność.